Dla mnie dusza jest w płatach brzuszno-przysiodkowych w płacie czołowym. To jest płat czołowy i są tam takie okolice, które się właśnie nazywają brzuszno-przysiodkowymi i tam jest dusza. No bo czym jest dusza? W moim rozumieniu dusza jest czymś, co jest indywidualne dla każdego z nas, co stanowi o naszej unikalności, co stanowi o tym, że jesteśmy jedyni, niepowtarzalni. No jeśli tak, to właśnie kilka centymetrów kwadratowych neuronów jest zlokalizowanych w tych płatach czołowych. No więc nie dość, że chciałbym się zajmować badaniem duszy, nie dość, że pokazuje, że dusza nie jest jakąś ulotną materią albo jakimś ulotnym gazem, tylko jest ściśle zlokalizowana, no to jeszcze twierdzę, że dusza jest zautomatyzowana. To znaczy, że dusza jest czymś na podobieństwo znakomicie funkcjonującego mechanizmu, który ma swoje zasady, według których funkcjonuje. No będę starał się was do tego przekonać. Jeżeli nie uda mi się was przekonać, to mam nadzieję, że przynajmniej uda mi się was dzisiaj rozbawić. Zacznę od listu. Wiem, że to nieładnie mówić publicznie o czyichś listach, no ale tu zrobię wyjątek. Festiwal Nauki jest tym wyjątkowym miejscem, kiedy można rzeczywiście pozwolić sobie na nietypowe zachowania. No więc wyobraźcie sobie, że wyjechaliście na studia, wasi kochani rodzice zostali w domu, znakomicie się tam bawicie, tak dobrze się bawicie na tych studiach, że zapomnieliście napisać do nich list. Załóżmy, że nie ma telefonów, czyli że nie można dzwonić, nie można SMS-ować. Jedyną formą komunikowania się jest list. No i pewnego pięknego poranka listonosz puka do domu waszych rodziców, podaje kopertę lekko poplamioną, lekko zbryzganą krwią. Rodzice otwierają tą kopertę i czytają, co następuje. Kochani mama i tato, nie pisałam do was od czasu mojego wyjazdu na studia i naprawdę jest mi przykro, że mogłam być tak bezmyślna i nic nie pisać wcześniej. Teraz jednak opowiem wam o wszystkim, co u mnie się zdarzyło, tylko bardzo was proszę, usiądźcie przed przeczytaniem dalszej części tego listu. No więc u mnie już teraz wszystko jest naprawdę nieźle. To pęknięcie czaszki i wstrząs mózgu, który miałam, gdy wyskoczyłam z okna akademika, bo zaraz po moim przyjeździe wybuchł tutaj pożar, już są prawie całkiem zaleczone. W szpitalu byłam tylko 2 tygodnie i teraz widzę już prawie całkiem normalnie, a te okropne bóle głowy miewam już tylko raz dziennie. Na szczęście ten pożar akademika i mój skok z okna widział nalewacz ze stacji benzynowej, który natychmiast zadzwonił po straż pożarną i karetkę pogotowia. Odwiedzał mnie też w szpitalu, a ponieważ nie miałem gdzie mieszkać, no bo akademik się spalił, był tak miły, że zaprosił mnie do swojego mieszkania i pozwolił mi tam mieszkać. No, właściwie to jest tylko pokój w suterenie, ale jest za to bardzo fajnie urządzony. On jest bardzo sympatycznym chłopcem, bardzo się kochamy i zamierzamy się pobrać. Nie ustaliliśmy jeszcze dokładnej daty ślubu, ale odbędzie się na pewno, zanim moja ciąża stanie się bardziej widoczna. Tak, kochani rodzice, spodziewam się dziecka. Wiem, jak bardzo chcecie zostać dziadkami i świetnie sobie wyobrażam, jak powitacie mojego dzidziusia. Jestem pewna, że obdarzycie go taką miłością, poświęceniem i czułą opieką, jakimi obdarzyliście mnie, kiedy byłam mała. Powodem opóźnienia daty naszego ślubu jest to, że mój chłopak cierpi na drobną infekcję, którą zresztą się od niego zaraziłam, a która chwilowo uniemożliwia nam pomyślne przejście przedmałżeńskie badania krwi. Jestem pewna, że przyjmiecie mego chłopaka do naszej rodziny z otwartymi ramionami. On jest bardzo fajny i choć niespecjalnie wykształcony, ma naprawdę duże ambicje. Teraz, kiedy już wszystko wiecie o moim obecnym życiu, chciałam wam powiedzieć, że nie było żadnego pożaru w akademiku. Nie miałam pęknięcia czaszki ani wstrząsu mózgu. Nie byłam w szpitalu, nie jestem w ciąży, nie jestem zaręczona, niczym się nie zaraziłam, ani nawet nie mam chłopaka. Ale w tym semestrze dostanę 2 z fizyki i 3 na szynach z chemii. Chciałabym więc, abyście spojrzeli na te stopnie z odpowiedniej perspektywy. Wasza kochająca córka Zuzia. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nasz mózg funkcjonuje w sposób automatyczny. Gdyby był komputerem, najpierw usłyszałby stek potwornych wiadomości,
potem okazałoby się, że te wiadomości są nieprawdziwe, zrobiłby discard, delete i z powrotem czekałby na nowe wiadomości, czyli truja na szynach. Ale nasz mózg tak nie działa. Kolejne moje pytanie do was. Jaka część podróży lotniczej jest najbardziej niebezpieczna? Jak wam się wydaje? Ci, którzy latali, mogą wiedzieć lepiej. Ci, którzy nie latali, mogą sobie tylko wyobrażać. Czy najtrudniejsze jest wystartowanie bezpieczne? Czy najtrudniejszy jest lądowanie? Czy najtrudniejsze jest to, co jest po środku? Czy też wszystko jest równie trudne, czy też jeszcze co innego? Jak wam się wydaje? Kto sądzi, że najtrudniejszy jest start? Ręka w górę. Okej. Kto sądzi, że najtrudniejsze jest lądowanie? Ręka w górę. Kto sądzi, że najbardziej niebezpieczne są turbulencje w trakcie? Ręka w górę. No więc dobrze, mogę wam udzielić odpowiedzi w sposób kawiarniany albo naukowy. Jaki wolicie? Kawiarniany. Kawiarniany, najgorsze są te turbulencje. A naukowy? Żeby odpowiedzieć na to naukowo, no to trzeba sprawdzić, ile ludzi zginęło. No to dosyć makabryczne, no ale często nauka jest na wiele wspólnego z makabrą. No więc trzeba sprawdzić, ile osób zginęło na tych poszczególnych etapach, o których wam mówiłem. Analizując te dane, wiecie, co jest najbardziej niebezpieczną częścią podróży lotniczej? Dojazd na lotnisko. Jak wysiądziecie z taksówki przed lotniskiem, to już najgorsza część podróży jest za wami. Kto by na to wpadł? Nikt. Co więcej, i tak mniej będziemy bali się dojazdu taksówką niż lotem samolotem. Natomiast niestety tak jest. Nasz mózg funkcjonuje w dziwny sposób i płata nam figle. To jest zupa jarzynowa Knora. To jest zupa jarzynowa Knora. A to jest druga zupa jarzynowa Knora. Problem polega na tym, że ta zupa jarzynowa Knora jest smaczniejsza, bardziej przypomina jedzenie, które robiła babcia za starych dobrych czasów, jest bardziej pożywna i jestem gotowy drożej za nią zapłacić. Jakbym was rozpołowił i dał tej grupie do oceny ten rysuneczek, a tej grupie ten rysuneczek i potem gdybym porównał oceny, to właśnie by wyszło to, co teraz wam powiedziałem. Dlaczego? Brawo, bo ta zupa Knora uśmiecha się marchewkowym uśmiechem. Wasza świadomość tego nie widzi, ale mózg rejestruje. To by nikt nie uwierzył, ale to jest udokumentowane. Otóż, był pewien lekarz, który właśnie kończył pracę, wybierał się do domu, zapomniał, że jeszcze jeden pacjent powinien przyjąć leki. Był to pacjent, który uskarżał się na bardzo silne bóle uszu. No i lekarz wezwał pielęgniarkę po to, żeby przekazać informację, jak ma postępować z tym pacjentem. Niestety pielęgniarki nie było akurat w pokoju, no to postanowił zostawić jej karteczkę z napisem, co ma zrobić. Napisał na górze nazwisko pacjenta, postawił krople i napisał right ear, prawe oko, no bo to był lekarz amerykański, ucho. Problem tego lekarza polegał na tym, że nie postawił tej kreseczki, którą ja tutaj postawiłem. Przez co pielęgniarka odczytała rare, co znaczy tyłek. No i wyobraźcie sobie, co było dalej. Poszła do pacjenta, mówiła, wstawaj pan, niech się pan pochyli. Zaaplikowała odbytniczo krople do uszu. Najśmieszniejsze jest to, że pacjent też nie protestował. Co ta nowoczesna medycyna wymyśla, nie wiadomo. Trzeba się słuchać, na wszelki wypadek. Znowu, autorytet lekarza był w oczach, umyśle pielęgniarki tak ogromny, że nawet wtedy, kiedy kazał jej coś zrobić, co na logikę jest zupełnie bezsensowne, to ona posłuchała i to zrobiła. To się nazywa kapitanoza. Zarówno ten list, jak i opowieść o lekarzu, jak i milion innych opowieści macie w tej książce. Wywieranie wpływu na ludzi. Robert Cialdini.
Znakomita książka. Jeżeli to będzie jedyna książka z psychologii, jaką macie przeczytać, to właśnie to. I oczywiście profesora Sterlała. A to w drugiej kolejności. To dzięki rozumowi jesteśmy tutaj. Jesteśmy w tej pięknej auli. To dzięki rozumowi czytamy Hamleta, a właściwie nie czytamy Hamleta, mamy wyrzuty sumienia z powodu tego, że nie czytamy Hamleta. Nie słuchamy równie dobrze Beethovena, nie słuchamy Britney Spears i innych rzeczy. No właśnie dzięki naszemu rozumowi. Dzięki niemu osiągnęliśmy poziom, który umożliwia nam zarządzać tą planetą. Lepiej bądź gorzej, ale zarządzamy tą planetą. Okazuje się, że nasz umysł jest jeszcze potężniejszy, niż nam się wydaje. Otóż duża część informacji wpada do naszej głowy przez oczy, przez uszy, przez dotyk, przez smak i jest analizowana w sposób, o którym nawet nie mamy zielonego pojęcia. Kiedy idziemy sobie po ulicy, to w ciągu kilku chwil nasz mózg wykonuje operacje matematyczne, które są znacznie bardziej zawiłe niż te, które doprowadziły Einsteina do sformułowania teorii względności. Wasz mózg, każdej tutaj osoby, niezależnie od tego, co miała z matematyki, wykonuje takie operacje. Zobaczcie, na czym polega chociażby gra w tenisa. Prosta gra w tenisa, przebijanie piłeczki. Zobaczcie, ile operacji wykonuje wasz mózg, z których sobie nie zdajemy sprawy. No więc po pierwsze, musimy zobaczyć, czy piłka jest po naszej stronie, czy po przeciwnej stronie, czy zbliża się w naszym kierunku, czy to my tą piłkę uderzamy. Załóżmy, że partner uderza w naszą stronę piłkę. No więc musimy odpowiednio się ustawić tak, żeby ta piłka, tam gdzie skozłuje, żeby można ją było uderzyć rakietą. Czyli musimy nogami dobrać odpowiednią odległość. Musimy odpowiednio ustawić rakietę. Musimy przewidywać, czy ta piłka lepiej się odbije, czy gorzej. Jak to robimy, nie wiadomo, no jakoś tak robimy. Musimy pamiętać, czy podłoże to jest mączka, czy to jest beton, czy to jest jeszcze jakiś inny tartan. Musimy sprawdzać, gdzie świeci słońce, czy ćwierkają ptaszki, czy ta piłka leci szybko, czy wolno. To są wszystko operacje, które wykonujemy w ciągu ułamka sekundy. Dlaczego? Dlatego, że mózg liczy to wszystko w sposób automatyczny. Nie tylko na poziomie naszego mózgu, ale także na poziomie całej cywilizacji automatyzm prowadzi nas do rozwoju. Jak powiedział Lord Whitehead, cywilizacja rozwija się poprzez wzrost liczby operacji, które możemy wykonać bez myślenia o nim. Zobaczcie, jak dużo rzeczy robimy równocześnie. Rozmawiamy z kimś przez telefon, mieszamy kluski, słuchamy, czy coś się dzieje w telewizji, a jednocześnie myślimy o tym, co będzie, w co mam się ubrać za chwilę, bo przecież zaraz wychodzę. Albo jedziemy samochodem. Te osoby, które pierwsze raz jeździły samochodem, to pewnie miały takie spostrzeżenia jak ja. Boże, to jest po prostu niemożliwe, żeby zmieniać biegi, nie patrząc się na rączkę zmiany biegów, na dźwignię zmiany biegów. Czy ja muszę wiedzieć, w jaki sposób rzucić trójkę, w jaki sposób rzucić dwójkę. Potem okazuje się, że nie tylko, że trzeba się nie patrzeć na te biegi, ale jeszcze trzeba się patrzeć przez okienko. A to okienko jest jakieś takie dziwne, że w ogóle ja całą ulicę widzę, a nie tylko mój pas. I zaraz samochód jadący z drugiej strony mnie przywali, no bo przecież on jedzie prosto na mnie. Potem ci cholerni piesi, no nie, wsuwają się nie wiadomo po co, tutaj to nie jest chodnik, tylko wolny pas, na który od czasu do czasu można zjechać, kiedy na przykład człowiek się poczuje mniej bezpiecznie, a tutaj jacyś pieszy chodzą. Natomiast zobaczcie, co się dzieje później, kiedy już jazda samochodem jest zautomatyzowana, my jedziemy samochodem, rozmawiamy przez komórkę, oczywiście w sposób bezsłuchawkowy, popijamy Coca-Colę, obok leży Big Mac i jeszcze słuchamy jakiejś muzyki. I myślimy o tym, co będzie na randce, na którą się właśnie wybieramy. Patrzcie, ile rzeczy równocześnie. Jest pewien prezydent, nie chcę mówić jakiego państwa, który nie ma tak dobrze wykształconych automatyzmów i na przykład jest pewien taki wstydliwy kłopot, bo nie może chodzić i rzucić gumy, bo się wtedy przewraca. Albo jedno, albo drugie. Ale to tylko ten prezydent. Automatyzmy są wspaniałe. Dzięki automatyzmom możemy robić mnóstwo rzeczy w sposób zupełnie nieuświadamiany, dzięki czemu nasz cenny umysł możemy przeznaczyć na rzeczy ważne, znacznie ważniejsze. Natomiast jest pewna cena. Za wszystko trzeba zapłacić. Za to, że
nasz umysł jest zautomatyzowany, też musimy zapłacić. Są pewne skutki uboczne automatyzmów. One są bardzo miłe, bardzo śmieszne, dlatego zaraz wam o nich opowiem. No więc na przykład tutaj, jakbym was się zapytał, jak wam się wydaje, co jest bardziej niebezpieczne, jazda rowerem czy jazda taką kolejką górską? No to wszyscy powiedzą rowerem, a nie? Dlaczego powiedzą rowerem? No bo wiedzą, że kolejka górska jest bardziej niebezpieczna, ale znacie mnie już na tyle, że wiecie, że trzeba powiedzieć dokładnie odwrotną rzecz. Natomiast normalny człowiek powie, kolejka górska jest bardziej niebezpieczna. Dlaczego? No bo pomyśli sobie tak. Kiedy ja mu zadaję pytanie, co jest bardziej niebezpieczne, no to sobie przypomnę, czy znam jakieś wypadki właśnie w kolejek górskich, albo wypadki w jakichś tam lunaparkach, czy coś. No i przypomnę, rzeczywiście było w gazecie, było dużo o tym hałasu. A czy znam jakieś wypadki, w których dwaj rowerzyści się zderzyli i jeden zginął na przykład? No. Cholera, nie znam takiego wypadku. I ponieważ nie znam takiego wypadku, to przyjmuję, że kolejka jest bardziej niebezpieczna. To jest nieprawda. To się brzydko nazywa heurystyką dostępności. Ci, którzy będą studiowali psychologię, będą się o heurystykach uczyli tak, że w środku nocy o północy zbudzeni będą wszystkie heurystyki wymieniali od przodu do końca i w drugą stronę. Dlatego teraz już więcej temu nie będę poświęcał miejsca. Tutaj mamy... Właściwie to nie będę pokazywał wam, ułatwię. Jeżeli zapytałbym was się, jakich słów jest w języku angielskim, tylko na to mogą odpowiedzieć tylko te osoby, które znają angielski. Jakich słów w języku angielskim jest więcej? Takich, które mają N jako przedostatnią literę, czy takich, które mają ing na końcu? To których jest więcej? Zgodnie z zasadą Murphy'ego, wydaje mi się, że ing, czyli mówię, że N. Każdy normalny człowiek powie sobie tak, okej, okay, żeby odpowiedzieć na to pytanie, muszę sprawdzić, ile znam słówek, które mają N jako przedostatnią literę. Fortune. Fortune. A ile znam ingów? Singing, dancing, smiling i tak dalej, i tak dalej. I automatycznie odpowiadam, ingów jest więcej. Kiedy jest to napisane, to wtedy można szybko zauważyć, że jedna kategoria zawiera drugą. Czyli automatycznie, czy nam się podoba, czy nie, jest więcej tych, które mają przedostatnią N, bo wszystkie ingi się zawierają. Natomiast nasz umysł nie działa jak jakiś tępawy komputer, który wszystko sobie liczy. Nasz umysł ma fantazję. Albo kiedy was bym zapytał, jak wam się wydaje, ile będziecie zarabiali za 10 lat? Jeszcze nie skończyłem. Ile będziecie zarabiali? Macie do wyboru średnią krajową, poniżej średniej krajowej, powyżej średniej krajowej. Najlepsze jest to, że 90% osób powie powyżej średniej krajowej. To wtedy ja się zapytam, to kto do cholery będzie zarabiał poniżej średniej krajowej, żeby to średnia krajowa nam wyszła? Nie ma takiej opcji. I to niezależnie od tego, czy pytam się was, czy pytam się ludzi na ulicy, czy pytam się ludzi w Hajnówce, czy pytam się ludzi na Seszelach. Wszyscy mówią powyżej. Jaka jest szansa, że pan umrze na raka? No, może jakaś jest, ale na pewno mniejsza niż jego, mimo iż go w ogóle nie znam. To się nazywa nierealistyczny optymizm. Ci, którzy zostaną w tej szkole, będą zarabiali więcej niż średnia krajowa. Natomiast cała reszta nie wiadomo. To się nagrało. To jest mój ulubiony przykład. Nie wiecie, co to jest, dlatego jako starszy kolega wam powiem. To jest ruletka. To jest hazard. Ruletka polega na tym, że idzie się do kasyna i w najprostszej konfiguracji obstawia się czerwone bądź czarne. No i wyobraźcie sobie, że oczywiście nie wy, tylko wasze starsze rodzeństwo poszło do tego kasyna, no i ma tylko stówkę, żeby postawić, dlatego najpierw chcecie, starsze rodzeństwo chce przyjrzeć się na tym stole, jak się sprawy mają i po którymś tam razie dopiero zdecyduje, że włączam się do gry. No więc patrzy, kulka lata, łup, wpada na czarny. Okej, zaznaczam sobie, że było czarne. Drugi raz, kręci i znowu wpada na czarne. Zaznaczam sobie drugi raz czarne. Kręci, za trzecim razem na czarne, za czwartym, za piątym, za dziesiątym razem na czarne. Podejmuję decyzję. Okej, teraz gram. Na co postawicie? Na czarne czy na czerwone? 10 razy pod rząd było na czarnym. Na co postawicie za 11 razem?